cześć, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Profi. Kurwa mać. Oni są coraz mocniejsi kiedyś tam. Czek, podchodził, ładny jeden hitcik, nie? Roda. To nie była walka, tylko egzekucja. O, jeszcze jeden. Czemu na mnie się skupiasz? Myślałem, że jeszcze jakiś mi sprawę bije. O, finisher. Dobra. Może być. Dobra. Co to było? Przede mną się nie ukryje. Dobry jest ziomek. Nic nie znaczy. To nie była walka. Tylko egzekucja. Tam jest jakaś walka, nie? Ja sobie otwieram kuferek, mam wyjebane. Oj, swojego bije. Nie ma w tym ten. No lol, nad nim. A, czyli trzeba przytrzymać, ale co, że jest tylko fuz. Dobra. Tak kończą frajerzy. Dobra, inwentory, miksturki. O Jezus Maria, co ja na podniosę. Broń. Widzę, że już nie jeden taki podniósł. Jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj również była. Co to było? Twoja nieudolna próba ukrycia się. Zgodzę się z tym. Nieudolna to była próba ukrycia. Dobra, możemy iść dalej.
ostatnie drzwi. Drzwi przed nami. Idealne miejsce na zasadzkę. Przygotuj się. Kto tam? Hipopotam. Twoja nieudolna próba ukrycia się znieważa. Ziomuś, a jesteś? O, jak mu pizgnął. Ten lepszy skin. No niech on się bije. Ja bym tak klepozł. Ćwiczę sobie łucznictwo. Uuu, finisher mój. Tak jest. Ile walik? 36 poziom. Słyszycie to? Smoczy głos. Dawno tego już nie słyszałem, naprawdę dawno. No, z tym się zgodzę. Kurde, smoczy głos. Ciary po plecach. Tędzie poleciał w ogóle. Spierdolam aż tego. No, dobra. Ach, smoczy głos. Oho. Norskich drzwi łamigłówek. No. Uroczo. Bez właściwego złotego pazura normalnie nie da się ich otworzyć. A ponieważ jestem pewien, że niejaka Karliach już się go pozbyła, to jesteśmy zdani na siebie. Na szczęście te drzwi mają pewną słabość, jeśli tylko wiesz, jak ją wykorzystać. Tak naprawdę to całkiem łatwe. Karliach jest już blisko. Jestem tego pewien. Co to koleś w ogóle? Jak się pierdyknął i co otworzył? No, dość blisko. Dafuk, zginąłem. Tylko nie wiem dlaczego. A może nie zginąłem? Naprawdę myślisz, że twoja strzała dosięgnie mnie, zanim moje ostrze przebije twoje serce? Daj mi tylko pretekst. Jesteś przebiegłą dziewczynką, Karliach. Kupienie posiadłości Złotoblask i finansowanie miodosypni Czerwoniak było błyskotliwym posunięciem. By mieć pewność, że wróg poniesie porażkę, musisz najpierw osłabić jego sojuszników. To pierwsza nauka, jaką podzielił się z nami Gallus. Zawsze udawało ci się szybko przyswajać nową wiedzę. Nie dość szybko. W przeciwnym razie Gallus wciąż by żył. Gallus miał bogactwo i miał ciebie. Wystarczyło, żeby spojrzał w inną stronę. Zapomniałeś już o przysiędze, jaką składają słowiki? Spodziewałeś się, że on tak po prostu przymknie oko na twoje metody? Dość tej bezsensownej gadaniny. Chodź, Karliach. Najwyższa pora, byś dołączyła do Gallusa. Nie jestem głupia, rycerze. Skrzyżować z tobą Klingę to jak podpisać na siebie wyrok śmierci.
Mogę ci jednak obiecać, że nasze kolejne spotkanie doprowadzi do twojej zguby. Ja ją widzę. Ciekawe. Wygląda na to, że historia Gallusa właśnie się powtórzyła. Karliach podsunęła mi sposób na pozbycie się ciebie. A ten starożytny grobowiec będzie twoim miejscem wiecznego spoczynku. Ale wiesz, co mnie najbardziej w tym intryguje? Fakt, że wszystko to było możliwe dzięki tobie. Żegnaj! Z pewnością prześlę Bryniolfowi twoje pozdrowienia. Lol, no serio? Serio? Otwórz umiejętności, aby zwiększyć poziom. Spoko, ci przeżyję. Powoli, powoli. Nie podnoś się tak szybko. Jak się czujesz? Nie, uratowałam ci życie. Grot mojej strzały był pokryty specjalną trucizną paraliżującą. Spowolniła twoje serce, ratując cię przed utratą zbyt dużej ilości krwi. Gdybym chciała cię zabić, nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy. No w sumie to jest logiczne. Pierwotnie zamierzałam wykorzystać tę strzałę na Mercera, ale nie było dobrej okazji. W ułamku sekundy podjęłam decyzję o usunięciu cię z drogi i to uratowało ci życie. I to w większym stopniu, niż jesteś sobie w stanie uzmysłowić. Udoskonalenie trucizny na tej strzale zebrało mi cały rok. Miałam ilość wystarczającą na jeden strzał. I jedyne, na co liczyłam, to pochwycenie Mercera żywcem. Mercer musi stanąć przed gildią, by odpowiedzieć za wszystkie czyny, których się dopuścił. Musi zapłacić za zabójstwo Gallusa. A ja zrobię czytanie. Wybierając sanktuarium Śnieżnego Woalu jako miejsce zasadzki na Mercera, nie chodziło mi tylko o efekt ironii. Jeszcze przed waszym przybyciem znalazłam przy szczątkach Gallusa dziennik. Przypuszczam, że w środku zapisane są informacje, których potrzebujemy. Gdybym tylko wiedziała. Dziennik spisano w jakimś języku, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Wilka się stoi. Hentir. Przyjaciel Gallusa z Akademii w Zimowej Twierdzy. Oczywiście. To jedyna osoba z zewnątrz, której Gallus wyjawił swą przynależność do Słowików. Było nas troje. Ja, Gallus i Mercer. Byliśmy anonimowym odłamem gildii złodziei w Pękninie. Może później ci jeszcze o tym opowiem. Teraz musisz wyruszyć z dziennikiem do Zimowej Twierdzy i postarać się o przekład. Proszę. Weź je. Mogą ci się przydać w podróży. Mercer skłamał przed gildią, obwołał mnie morderczynią i oczernił moje imię przed całą siatką swoich kontaktów. Uciekałam przez 25 lat. Nigdy nie spałam dwa razy w tym samym miejscu i uważnie zacierałam za sobą ślady. Mercer nie musi umrzeć. Powinien za to poczuć zimny uścisk palców losu. Kiedy życie zawali mu się na jego oczach, a gildia zacznie deptać mu po piętach. Mogę cię zapewnić, że jeśli dojdzie do tego i zostanę przyparta do muru, to się nie zawaham. Pamiętaj, rozmawiaj tylko z Entirem. Nie ufaj nikomu innemu. No spoko. Ale tego awans. Nie wiem, co tu chodzi z legendarną, ale na pewno chcę przykład 83, nie? Ja to coś tu chciałem zainwestować.
i to inwestor bym chciał, tylko to jeszcze trochę wymaga, że tak powiem. Dobra, to strzelników nie lubię. Tutaj mi nie jest w ogóle potrzebny lekki pancerz, to łuk. Łuku. No. Można łuk. Dobra. Dobra, tu już mamy nawet misję dodaną. To tylko trzeba odsunąć mapkę i najechać. Tu na górę, tak. A nie tu, a w zimowej twierdzy, fuck. Dobra, czyli jeszcze nas czeka droga. Okej, okay. Myślałem, że w tym, na wysokim furtkarzu. Okej. O, trochę. Tylko troll. Kiedyś jak siedłem na ten... na wysoki... na górę, nie? Na wysoki cholera, to się bałem, nie? Powolutku podchodziłem do niego, żeby... nie ten, nie udupił mnie czy coś. Teraz już... to jest wolone. Moment na zgubienie drogi. Ta fuk? A tu? No, kiepski dla ciebie. Z tym się zgodzę. Fajne miejsce, bo. Co tu miałeś? Laboratorium. O, magazyn się to rozwalił. To wezmę, bo to lekkie. Alchemia. Pozdro. Kisturkę też sobie wezmę. To by tak się już nie przyda. A ja sobie ją sprzedam. Ej, nawet nie założyłem tego miejsca wcześniej. Znaczy no, widziałem, że coś tu jest, tylko nie mogę tego dostrzec. Na mapie. Nie będę schodził, bo tam są te mroźne. Gniki, czy jakoś to tam się nazywa. Nie chcę się z tym walczyć, bo to taki gówno. O, tu jakiś ten. Uuu. Poszalałeś, ziomek. Szkatułkę tu ją. No, ja mu jeszcze raczej nie przyda. A mi może. Dobra. Moment jest szmarek do złota. Dobra. O kurwa, jaka tu jest przepaść. W pierdzieniu. Bym miał potem problem, żeby stąd wyjść. Dobra, widzę już tam. Tam też jest jakiś ten troll. Nie, dziecię. Misik śnieżny. Sorry, misik. Nie no. Kurde, bo stupcy mi na dół i nie wezmę skóry srebrnego pierścienia. Dobra, biegnijmy, bo chcę już dobiec do tej miejsca. Tego miejsca. Dokładnie. To jest tu gdzieś, czy dalej jeszcze? Dobra, to jest tutaj. Odkryjmy to tylko. Dobra. Zimowa twierdza odkryta. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Jorvask zostało zaatakowane. Jak to się mogło stać w obrębie murów
białej krainy.